Ponieważ brakuje im do tytułu kilku punktów, wydaje mi się, że na pewno będą robić to zaciekle. Jest szansa, broni, ale piłka w grze. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Pozwolił grać dalej, ale teraz dobra decyzja, jest gwizdek. Barzagli. Oddaje strzał, ale wspaniały gol dający prowadzenie. Spotkaniu pada w 6 minucie. Dobrze, uwolnił się spod opieki. No, czy to wykorzysta? Zdecydował się na strzał. Rzut rożny. Ach, piękne wyjście w górę, ale jednak nie ma bramki. Gdyby był minimalnie wyżej, pewnie by trafił czysto. Doskonale to przeczyta. Czy to wykorzysta? Uderzenie broni i grają dalej. No, Xavi Alonso. Ach, zmarnował taką sytuację. Jest podłamany. Piłce Xavi Alonso. A teraz piłce Xavi Alonso. Nie upadł, chociaż widać było, że stracił równowagę. Wejście ślizgiem, zobaczmy. Remi. Pytanie, sędzia przerywa grę. Był faul, jak zareaguje? No i mamy przerwę w grze, a sędzia sięga po kartkę. Wcześniej sygnalizował, że ukaże zawodnika. Pytanie, czy ktoś go powstrzyma? Ależ rajd z piłką. Ależ niesamowity atak obrońcy. Dobre dośrodkowanie i co dalej? Nabiera tempa, wciąż utrzymuje się przy piłce. A teraz Xavi Alonso. Ładnie, efektownie dryblował, ale teraz obrońcy przejęli piłkę. Barzagli. Teraz Mavuba. Gonzalo Higuain. No nie przemyślał tego zagrania. Ma przecież żółtą kartkę. Jak widzimy, sędzia pokazuje żółtą kartkę zawodnikowi, który już wcześniej został ukarany. W rezultacie dostaje czerwoną i musi opuścić plac gry. Niebezpieczne zagranie, zupełnie nieudany ten ślizg. Mało nóg nie połamał przeciwnikowi, spóźniony w ślizg i słuszna decyzja sędziego. Tak, wydawało się, że będzie bramka. Piękna obrona. Kapitalna wrzutka. I będziemy mieli rzut rożny.
No to jest potwierdzenie jego fantastycznej techniki. Tak dokładnie zagrać piętą. Odgrywa z powrotem. Remi. Dośrodkowanie. Gervinho. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę w strefie obrony rywala. Banucci. Udanie. Podskoczył nad ślizgiem i utrzymuje się przy piłce. Dobrze, przebił się. Ależ ta kapitalna interwencja. Znakomicie złapał. Gonzalo Higuaín. Ładnie teraz przeskoczył na wykonującym ślizg rywalem. I obrońca poradził sobie z tym dośrodkowaniem. Jest okazja i mamy gola, proszę Państwa. No i mamy remis. Do końca sezonu jeszcze kilka meczów, ale jeśli chcą zapewnić sobie tytuł już dzisiaj, muszą to spotkanie wygrać. Załamanie rywali. Ten gol to wyrównanie w tym meczu. Tego nie spodziewał się chyba on sam. Próbował uderzenia z bardzo ostrego kąta i w rezultacie padł gol. Do przerwy 1-1. Zapraszam na drugą połowę spotkania. Z tego jeszcze będzie strzelał niecelnie i wciąż remis. Denisow. Blisko pole karne. Uwaga, zacentrował w pole karne. Dobrze zablokował obrońca to dośrodkowanie. Gervinho. Higuaín. No przy takich podaniach ciężko skonstruować składną akcję. Seres. Tak, to ważny przechwyt. Pomyłka. Czy to wykorzysta? Jest szansa. Brawo. Gol. Zapewniali kibiców, że dzisiaj będą świętować zdobycie mistrzowskiego tytułu, ale wygląda na to, że przeciwnik może pokrzyżować im plany. W ten sposób 3 punktów nie zdobędą. Gervinho. Gonzalo Higuaín. Bardzo dobry odbiór. No
może dośrodkowywać i wyjaśniają sytuację. Arbiter podyktował rzut wolny. Może się z tego rozliczyć. Musi tylko ograć bramkarza. No, będzie gol. Niesamowite, obronił to tak mocne uderzenie. No i mają rzut rożny. Barzagli. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Teraz przejęli to podanie i co dalej? Zupełnie nieudana próba. Ma chyba teraz. Ależ bliski strzelenia gola. Aj, szkoda, gwizdek sędziego spalony. Mamy aut. Za chwilę wznowienie gry. Higuain. Czy to wykorzysta? Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Podła, szkoda. Gdyby tak mocno nie podszedł pod tę piłkę. Pięknie zgrywa głową do partnera. Brawo dla arbitra, wychwycił tego spalonego. Jervinho. Czy to wykorzysta? Strzela! Ależ pięknie! No i mamy remis. Nabrali wiatru w żagle, pewności siebie, ale czy starczy im czasu i determinacji, żeby zapewnić sobie tytuł już dzisiaj i wygrać to spotkanie? I tą bramką doprowadzają do wyrównania. W tej pozycji ciężko było cokolwiek zrobić, ale wszystkich zaskoczył. Mamy wyrównanie i można powiedzieć, że mecz rozpoczyna się od początku. Śliska, ale sprytnie go uniknął. Czy to wykorzysta? Strzela! Piłka w siatce. Wszyscy wstali z miejsc. Owacja. W tej chwili drużyna ma mistrzowski tytuł, ale czy uda jej się zahamować prowadzenie do końca spotkania? Szybkiego kolejnego trafienia. Naprawdę niewiele było im potrzeba. Ach, teraz oszukał obrońcę. Wspaniała obrona, świetnie. Złapał tę piłkę. Czy utrzyma się przy piłce? Końcówka dzisiejszego spotkania jest wyjątkowo emocjonująca. Kibice dopingują swoich ulubieńców jak szaleni. Ale są jeszcze szanse. Tu wszystko może się wydarzyć. A zatem chyba ich zachęcają słusznie do ostatniego wysiłku. Uderzenie. Gol! Pokonał bramkarza. Tylko jakiś